Raport Regionu, Zbigniew Filar. Witam wszystkich naszych widzów. Ze mną w studiu poseł Urszula Augustyn, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani poseł, dość mocno angażuje się Pani w protesty nauczycieli tych tarnowskich, ale też i ogólnopolskich. List otwarty do nauczycieli z poparciem. To taki głos serca, czy jakiś powrót przez te 3 lata do tych argumentów, które stawiają niektórzy z rządzących, że to Pani zabrodziła pensje nauczycieli, jak Platforma rządziła? To pierwsze słyszę akurat. Po pierwsze, za czasów poprzedniego rządu nie było żadnego zamrożenia pensji. Poprzedni rząd w ciągu 8 lat, bo o tych 8 latach wszyscy, włącznie z panią premier Szydło, opowiadają, przez pierwszych 5 lat dał 46% podwyżki, a przez 3 ostatnie lata tę podwyżkę pobierali nauczyciele akademiccy. Czyli przez 8 lat każdego roku wypłacaliśmy podwyżki nauczycielom. Ale przez ostatnie 3 lata do szkół podstawowych, gimnazjalnych nie trafiły. To jeszcze raz panu powtórzę. 5 lat dostawali wszyscy nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a ostatnie 3 lata nauczyciele akademiccy, którzy też są kiepsko wynagradzani. Więc przez 8 lat, przez całe 8 lat płaciliśmy pensje, podwyżki do pensji dla nauczycieli. Gdyby rząd PiS-u, który przejął władzę w 2015 roku, od razu robił to samo, co my, czyli wystarczy kontynuacja, czyli te 10% rocznie średnio, bo to jest taka uśredniona wartość, wzrastałaby pensja nauczycieli, czyli w 2016, 2017, 2018 roku, to dzisiaj nauczyciele by mieli 30% więcej niż mają, a tego nie było. Więc jeśli ktoś mówi o zamrożeniu, to warto powiedzieć o tym, że pierwsi zmrozili się koledzy pani premier Szydło i przede wszystkim pani minister Zalewska, bo nie zadbała o to, żeby nauczyciele te podwyżki dostali. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, list, 5%, a mieliby już 30%, gdyby to kontynuować. Ja nie mówię o jakiejkolwiek zmianie. Gdyby to tylko kontynuować, mieliby 30. Między 30% a 5% podwyżką jest różnica. Poza tym tę 5% podwyżkę tylko w części sfinansował rząd. Resztę sfinansowały samorządy. Okazuje się, że niestety pieniędzy w subwencji nie było. I dzisiaj też słyszymy o tym, że nagle nauczyciele dostaną jakieś 16% magiczne, których nie ma w budżecie. Nie ma ich zapisanych w subwencji, nie ma ich zapisanych w budżecie. Więc pytanie następne jest, to z czego? Bardzo głośno wypowiadają się samorządowcy, korporacje samorządowe grzmią, że tych pieniędzy po prostu nie ma, a samorządy nie są w stanie więcej płacić na edukację, bo w ciągu tych ostatnich 3 lat urosła naprawdę potężna dziura budżetowa, tej różnicy pomiędzy subwencją oświatową, a tym, co muszą samorządy do tych pieniędzy dokładać. A nie powinna oświata iść w tym kierunku, w którą w pewien sposób pozwoliliście na reformę oświaty poprzez przekształcenie szkół w niepubliczne, kiedy właśnie to pieniądz idzie za uczniem? Wie pan, to nie jest lekarstwo jedyne i całkowite. No niestety nie. Edukację trzeba lepiej finansować. Za tych naszych 8 lat 10 miliardów wzrosła subwencja oświatowa i nie było takiego dramatu. 3 lata tłumaczymy rządzącym, że to, co robi pani Zalewska, prowadzi do katastrofy. I ta katastrofa właśnie się odbywa. Ale ona będzie trwała niestety. I rodziców. A to jest pytanie do Zalewskiej. Dlaczego mnie pan pyta? Niech pan zapyta panią Szydło. Ona była premierem. Niech pan zapyta Morawieckiego, który nie jest w stanie usiąść z nauczycielami do stołu, tylko pan premier mówi po świętach. A do świąt to co? Więc to nie jest pytanie do nas. My od 3 lat mówimy, to się skończy dramatem. I ten dramat dzisiaj jest. I dzisiaj się nagle obudzili rządzący, że kosztem uczniów, kosztem rodziców. A gdzie byli przez te 3 lata? Trzeba było słuchać. Rząd chce dać od września kolejne 10%. Związki nie chcą przystać na to. Jeszcze raz panu tłumaczę. Nic rząd nie chce dać. Rząd opowiada o tym, że podwyżki 5% przesunie. Zamiast dać je w styczniu przyszłego roku, to daje we wrześniu i tak namotał, opowiada nauczycielom, że dostaną 16%. To chcę powiedzieć, że 5 z tych 16 już dawno dostali. To średnio wyszło po 100 zł na osobę. To wie pan, to jest taka podwyżka. 300 plus dla wychowawców. Nic takiego nie dadzą, ponieważ te dodatki wypłaca samorząd. A samorząd alarmuje, że nie ma więcej pieniędzy, bo poprzednie podwyżki wypłacił samorząd. Więc rząd tak naprawdę opowiada jakieś bzdury. Gdyby pan miał trochę czasu i włączył telewizję publiczną, konkurencyjną, to by pan posłuchał, jakie tam głupoty są opowiadane, że nauczyciele zarabiają po 8 tysięcy, że tyle będą zarabiali. To może będą, tylko nie wiadomo jeszcze kiedy i kto te podwyżki da, tak? Więc ten hejt w internecie, ta
propaganda, która się leje z mediów publicznych, ona jest obliczona tylko i wyłącznie na skłócenie ludzi, a nie jest obliczona na rozwiązanie problemu nauczycieli. I dlatego się z nimi solidaryzuję. Nigdy jeszcze nie byli tak traktowani. Nigdy jeszcze z tak ogromną dozą pogardy o nauczycielach się nie wypowiadał, bo te bzdury, które opowiadają ministrowie od prezydenta i te bzdury, które opowiada i pani premier Szydło, i pan Morawiecki, są nic nie warte. Wystarczy spotkać się z pierwszym nauczycielem, który pokaże panu swoją kwotę, którą bierze na wypłatę, to pan zobaczy dopiero, że naprawdę, gdyby przez ostatnie 3 lata rząd PiS-u choćby po 10% te pensje podnosił, to one by były dzisiaj na w miarę przyzwoitym poziomie. A to nie jest tak, jak mówi Witold Gadowski w Tarnowie, że nauczyciele dali się politycznie wykorzystać? Szefom związków. No ale komu się dali wykorzystać? Szefom związków. No ale wydaje mi się, że... Kampania w ZNP na szefa związku już w najbliższym czasie. Znaczy, pan to na pewno bardzo dobrze śledził i pan wie, że protesty nauczycieli nie zaczęły się od związków. To moment, były w którym... L4, to moment, w którym nagle cały czas mówiono nauczycielom, że nie ma pieniędzy na ich podwyżki i potem nagle okazało się, że z dnia na dzień tak o 40 miliardów znalazło się w budżecie, bo pan Kaczyński chciał rozmawiać o czymś innym, a nie o spółce Srebrna, nie o NBP i o wysokich pensjach, nie o KNF-ie. Więc jak się chce przykrywać swoje afery, to się znajduje 40 miliardów. Ja myślę, że to najbardziej zabolało nauczycieli. A potem już było tylko gorzej, bo oprócz tego, że 40 miliardów na piątkę Kaczyńskiego znalazło się z dnia na dzień, to następne wypowiedzi, te posługujące się różnymi zwierzętami i tak dalej, były tylko gorsze. To jest obliczone na wojnę z nauczycielami. Po co? Komu to służy? Doskonale wiedzą rządzący, że każdy dzień strajku jest trudniejszy w odbiorze dla rodzica, który ma 2, 3 dzieci i musi z tymi dziećmi coś zrobić, bo szkoła jest dla nich zamknięta. Dla rodzica 7-8-klasistów w tym roku, dla rodzica gimnazjalisty, który po raz ostatni zdawał egzamin gimnazjalny, dla rodzica maturzysty, że to są stresy, ogromne stresy, które zafundowała im pani Zalewska i rząd pani premier Szydło i pana premiera Morawieckiego. I to jest policzone na konflikt. Nie na to, żeby rozwiązać problem, bo gdyby chcieli rozwiązać, to dzisiaj premier powinien siedzieć ze związkowcami przy stole i rozmawiać o tym, co można zrobić. Do czego ten konflikt doprowadzi? Patrząc na to, co samorządowcy mówią, wszystkie egzaminy odbyły się w większości szkołach gimnazjalne. Do szkół 8-klasiści poszli na egzaminy, są zabezpieczone. Wydawałoby się, że tego strajku jakby w jakimś stopniu nie ma. No i widzi pan, i sam pan jak gdyby poddaje się temu, no właśnie, to co nam nauczyciele mogą zrobić, no co, przecież nie są górnikami, nie przyjadą przed Sejm, nie będą palić opon, nie będą w ten sposób się zachowywać. Jest to policzone na to, że do nauczyciela zawsze da się przemówić. Nauczyciele w Tarnowie podczas ogromnego protestu w sobotni wieczór zapowiedzieli, że będą klasyfikować maturzystów, że nie zrobią nikomu żadnej krzywdy. Więc rządzący po prostu perfidnie grają na przeczekanie, wiedzą doskonale, że nauczyciele się ugną i w taki sposób ich traktują. Wie pan, to jest trudno opisać prostym językiem, jak to jest przykre, jak to jest nieprzyzwoite. No, ale mam nadzieję, że nauczyciele mają dobrą pamięć i sobie to zapamiętają. Myśli pani, że po wyborach będzie rozwiązanie lepsze dla nauczycieli? No, wszystko zależy od tego, jak zagłosujemy wszyscy w tych najbliższych wyborach. Bo jeśli zagłosujemy tak, że wreszcie PiS odsuniemy od władzy, to w wielu sytuacjach sprawa się poprawi. Dla nauczycieli rekomendujemy absolutnie 1000 zł podwyżki do pensum, bez żadnych negocjacji, bez żadnych warunków. Po prostu to jest ta pierwsza część, którą trzeba zrobić, bo ja sobie zdaję sprawę, że przez 3 lata zamrożenia podwyżek przez PiS, przez te 3 lata nic nie było. Jeśli nauczyciele dostali w 3 roku 100, no to naprawdę trudno mówić o podwyżkach. Ten 1000 zł będzie od razu przekazany. Pan Roman Ciepiela wystosował informację prasową odnośnie tego, że nauczyciele dostaną wynagrodzenia w Tarnowie w pełnej kwocie. Nie boi się pani, że jeżeli samorządy w ten sposób będą jakby negować informacje rządu i Regionalnej Izby Obrachunkowej, będą pociągnięci do odpowiedzialności karnej? Wie pan, w tym kraju dzisiaj wszystko jest możliwe, bo rządzący się posuwają do przeróżnych sytuacji. Chcę przypomnieć, jak to jeden z zagranicznych deweloperów
pracował przez ponad rok za darmo i dzisiaj się w sądzie jako no, prawie oskarżony spowiada, natomiast prokuratura nie podejmuje żadnych działań. Więc to, że władza PiS potrafi robić wszystko na własne kopyto i zgodnie z własnymi potrzebami, to ja to rozumiem. Ja się bardziej boję czegoś innego. Boję się na przykład tego, że jeżeli w rodzinie jest dwoje, małżeństwo na przykład nauczycieli, to oni mogą za chwilę zostać bez płacy. Regionalna Izba Obrachunkowa jest od tego, żeby kontrolować wydatki, a nie żeby wystawiać ekspertyzy. Więc żądanie rządu, żeby RIO wypowiedziało się na ten temat, było zdecydowanie przedwczesne. Chcę Państwu przypomnieć 80. rok. 21 postulatów wywieszonych na stoczni. Wśród tych 21 postulatów, siódmy odnosił się do płac i on mówił wyraźnie, strajkujący za czas strajku mają wypłacone normalne płace. Dzisiaj nauczyciele są w sporze zbiorowym z rządzącymi. Tu najbliżej, zgodnie z prawem, to jest dyrektor szkoły, chociaż no, źle to brzmi. Ale to dyrektor szkoły jest tym pierwszym organem, z którym trzeba wejść w spór zbiorowy. Żeby ten spór zbiorowy zakończyć, trzeba podpisać porozumienie. A porozumienie podpisuje się na pewnych warunkach. I zgodnie z tymi warunkami, takimi jakie sobie ustali dyrektor ze strajkującymi, należy zawrzeć postulat, że za czas strajku nauczyciele mają wypłacone pieniądze. I to nie jest nic nowego, to nie jest nic nadzwyczajnego, bo konstytucja daje nam prawo do tego, żebyśmy protestowali, żebyśmy wyrażali swoje niezadowolenie. Walka nauczycieli jest dzisiaj absolutnie uzasadniona i to spór zbiorowy, który trzeba będzie rozwiązać, powinien postulować o to, żeby w tym porozumieniu po zakończeniu sporu zbiorowego znalazły się informacje o płacach. Więc normalnie, zgodnie z prawem i w świetle historii, można zapłacić nauczycielom. I pan prezydent Ciepiela zachował się bardzo elegancko. Samorządy, które dzisiaj informują, pieniądze, które przekazujemy do szkół, w szkołach zostają, są sygnałem, że dyrektor, zawierając takie porozumienie, ma środki na to, żeby wypłacić normalnie pensję nauczycielom. To nie jest taki trochę wybieg bezpieczeństwa przez centrale związkowe, że to nauczyciele negocjują z dyrektorami, a nie związek centralnie z rządem? To jest zgodne z prawem. No, związek, jak pan widzi, jeden, drugi, bo przecież OPZZ także i Forum Związków Zawodowych także, nie mogą się doprosić rządu, żeby usiedli do rozmów. Bo jeśli pani premier Szydło wychodzi raz, drugi, trzeci, mówi porozumienie jest na stole, ale to porozumienie jest negowane, odrzucone. No, porozumienie jest wtedy, kiedy obie strony albo wszystkie strony sporu Ale Solidarność podpisała porozumienie. No, a chcę powiedzieć panu, ilu nauczycieli z Solidarności po pierwsze rzuciło legitymacjami, a po drugie przyłączyło się do strajku? To są naprawdę ogromne rzesze. Więc to, że podpisał pan Proksa, to jest jego problem, tak? To, że nauczyciele nic z tego nie mają, bo mają jakieś obiecane nie wiadomo jakie pieniądze w 2023 roku, będą zarabiali 8 tysięcy. A ja, proszę pana, w 2023 roku będę królową angielską. To więc, gratuluję. No, dziękuję uprzejmie, ale poczekajmy do tego 2023 roku. Więc należy się trzymać tego, co można wynegocjować. Skoro związki zawodowe najpierw żądały 1000 zł, potem mówią, no dobrze, skoro nie może być 1000, to niech będzie 30%. Potem mówią, okej, skoro budżetu na to nie stać, to niech to będzie 30% w dwóch ratach. Teraz mówią, to niech to będzie w trzech ratach, ale niech to będzie. A pani premier Szydło i strona rządowa mówią, nie, bo my mamy tam 100 zł dla nauczycieli, koniec, kropka. Znaczy, porozumienia szuka się w taki sposób, że jedna i druga strona ustępują po części ze swojego stanowiska. Gdyby pani premier Szydło też zechciała trochę negocjować, to z całą pewnością bylibyśmy dzisiaj w innym miejscu. A pan premier Morawiecki mówi, owszem, ja przyjdę na negocjacje, ale dopiero po świętach. Co więcej, on nie mówi o negocjacjach, on mówi o rozmowach o systemie. Rozmowy o systemie to myśmy 3 lata temu proponowali. Trzeba było systemu nie psuć, to do dzisiaj można by go było tak poprawiać, bo szkoła się zmienia, ona się musi zmieniać. I ta szkoła, która była 3 lata temu, też nie była idealna. I wszyscy doskonale wiemy, że trzeba było tę szkołę poprawiać, ale nie wywrócić ją do góry kominem. W zamian za te podwyżki rząd chciałby podnieść pensum nauczycieli do 20, 22, 24 godzin przy tablicy. Jeszcze raz panu powiem. Rząd opowiada o jakimś 20 którymś roku, tak? Dzisiaj mamy kwiecień 2019 roku i dzisiaj jest żądanie nauczycieli. I jeśli nauczyciele widzą, że wszystko jest ważniejsze, krowy, świnie, ale to piątka jest, Kaczyńskiego niż inny oni. Fundusz, jeżeli chodzi o rolnictwo. Tak, a 40 miliardów na piątkę Kaczyńskiego to też jest inny fundusz? No nie, to jest nasz budżet.
Nasz budżet, naprawdę. Więc można gospodarować pieniędzmi w taki sposób, żeby dla wszystkich wystarczyło. I jeszcze jedno. Rząd wpadł we własną pułapkę, własnego kłamstwa, bo opowiada takie niestworzone rzeczy, że każdy nauczyciel, który słucha, szczególnie telewizji publicznej i tego, jakie mamy wzrosty gospodarcze, jak jest cudownie w tym kraju, może liczyć na to, że tak jak każda inna grupa zawodowa, tak i oni powinni być wynagrodzeni. Rezydenci zostali oszukani, podpisano z nimi porozumienie i pieniędzy nie ma. Nie są wypłacani. A pielęgniarki, ratownicy medyczni i wiele innych zawodów, od budżetówki począwszy, będzie także chciało mieć trochę lepsze warunki życia. Jeśli ministrom rządu należą się kilkudziesięciotysięczne podwyżki, tak, bo mają premię, wypłacają sobie sami i te pieniądze im się należały, to jak można powiedzieć nauczycielowi, który zarabia 2-3 tysiące, że jemu się nie należy? Wykonuje naprawdę bardzo odpowiedzialną, ciężką pracę. Coś o tym wiem. Więc solidaryzuję się całym sercem z nauczycielami. Bardzo dziękuję za rozmowę, a moim i Państwa gościem była Urszula Augustyn, posłanka Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.